Witam Państwa. Ze studia Telepolonika mówi do Państwa Piotr Zwoliński. Proszę Państwa, w dalszym ciągu emisji zobaczą Państwo program nagrany przeze mnie 26 września tego roku z uroczystości nadania pośmiertnie odznaczeń Krzyża Armii Krajowej kanadyjskim pilotom, którzy zginęli niosąc pomoc Warszawie. Today we raise our lead near the memorial in Confederation Park, and let me thank you on behalf of the authority of Poland to the all Canadians, and let me pass this thanks to you, Admiral Milvin. I think right now we are commemorating, but to some extent we are celebrating the beginning and the end of the Second World War. This manifestation, which has been held since the all events in 1994 and 1995, also appeal to the all of the world that we and you are responsible for future, and I think also for appeal to the young generations, generations which will come after us, and we assure them that world will be peaceful and will be no world anymore. Drodzy przyjaciele, drodzy bracia i siostry, otóż spotkamy się dzisiaj po latach 50, po długim półwieczu, po to, żeby złożyć hołd i oddać cześć tym, którzy stracili swoje życie nad polską stolicą. Ci wszyscy, którzy z dalekiej i odległej Kanady przybyli do Polski wtedy, są i pozostaną w naszych sercach. Polska wynagradza wszystkich, którzy o nią walczyli i którzy za nią ginęli. Niestety, jak powiedzieliśmy dzisiaj, trzeba było długo czekać na tą uroczystość. Niemniej, po pół wieku wykonujemy to posłanie, które było należne i które było zawarte w przyrzeczeniu Powstania Warszawskiego. I dlatego jest dla mnie przyjemnością i satysfakcją, że w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej, pana Lecha Wałęsy, będę mógł dzisiaj Krzyże Armii Krajowej przekazać wszystkim tym, którzy na to zasłużyli. Boże prowadź Polskę, Boże prowadź Kanadę. Thank you. Thank you very much, sir, excellency, distinguished veterans, distinguished guests. 3 weeks ago, over the Labor Day weekend, I was in the company of Cliff Chatterton, and Cliff is still here, and we heard some very inspirational presentations at the VJ Commemorative Services in Honolulu. One of the most inspiring speeches, and I truly mean inspiring speeches, was made by the commander of Apollo 13, Navy Captain Jim Lovell. And he said when he was in space, he put his thumb out and it would cover the universe. The universe that we know, the planet Earth. He said, I'd put my thumb out and the Earth would disappear. He also said something else that impressed the 15,000 audience. In space, of course, there's no color outside the atmosphere. And he said, the world is not colored. It has no color in space. And he could see the countries when he took his thumb away, but he couldn't see any borders. And he went on to dwell on these themes for an inspirational message. I think today, ladies and gentlemen, when we look at these 26 prestigious medals, the lives that these young men gave represented the thought of there being no borders. And I believe every one of us in this room today believes that when it comes to the business of the freedom of people's lives, the freedom to not have the slavery of doing things that they do not want to do, there are no borders. And there can be no better example than what we see here today.
As a Canadian, I am extremely proud, as I said this morning, Your Excellency, to have this rare opportunity to represent Canada and the Canadian government to accept this great, generous, and thoughtful gesture on the part of Poland. I think Poland and Canada have always been very close. We have a lot of Polish Canadians, and I think it's wonderful that your country and your president, Excellency, would think of doing something so thoughtful and that is so significant so many years after the event. And I personally wish to congratulate you and your government for taking this measure. That will be a very historic day in the lives of Canadians and indeed in the history of Canada, war, freedom, and democracy. There's nothing left to be said on my part except once again to thank those courageous men, their families, many veterans who are today, here today representing the Polish effort on behalf of Canada. And Excellency, once again, thank you from the bottom of my heart and from the Government of Canada. Thank you very much. Because of illness of our president, Mr. Mark Wagner, I am speaking in the name of the board. My name is Walter Romanowski. I am a member of executive board of Polish Home Army Executive Association with headquarters in London. And Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen. On December 12, 1964, a memorial plaque was unveiled in Ottawa by Prime Minister Lester Pearson, commemorating 26 Canadian airmen who gave their lives during attempts to deliver arms to fighting Poland. This plaque, donated by the Polish Home Army Ex-Servicemen Association in Montreal, was a symbolic gesture of the same principles shared by the Canadian Armed Forces and the Polish ones during the World War II, which is our common fight and the liberation from the Nazi tyranny. We would like to the absent Honorary Colonel Pierre de Sévigny, a distinguished member of the Canadian Forces, who received the highest Polish decoration, Virtuti Militari Cross, for the contribution to the Polish war effort. On behalf of all veterans assembled here today, I wish to thank you, Your Excellency, and the staff of the Polish Embassy for making it possible for us to be here to witness the presentation of crosses awarded posthumously to each of the airmen by the Polish president. I also like to thank our Andrzej Garlicki, Master of Ceremony, and Madame Wanda Garlicki, Vice President of our Montreal branch, for their great efforts, which were essential to the success of today's event. With your kind permission, I would like to add a few words in Polish. Przed 31 laty, podczas ceremonii osłonięcia tablicy ku czci poległych lotników kanadyjskich w lotach do Polski, podkreślone zostały więzi braterstwa broni między Kanadą i Polską. Dziś te więzi nadal akcentujemy przez nadanie Krzyża Armii Krajowej poległym lotnikom kanadyjskim i czynimy to także w lepszych warunkach. Polska jest obecnie niezawisłym i niepodległym państwem, a Krzyż Armii Krajowej nada pośmiertnie bohaterom kanadyjskim wybrany w wolnych wyborach prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa. Jeszcze raz pragnę podziękować Jego Ekscelencji i pracownikom ambasady w imieniu Zarządu Koła Armii Krajowej Oddział Montreal za wysiłek włożony w realizowaniu naszego wspólnego celu. Osobne podziękowania należą się koledze doktorowi Andrzejowi Garlickiemu i jego małżonce. Ponieważ przyjechałem z Montrealem, wypada zakończyć Madame Monsieur Merci. Now I would like to invite the families of the killed Canadian airmen and Mr. Victor Southern, director of the Canadian War Museum, to receive all the medals in trust
and His Excellency Ambassador Lin and Colonel Wojciech Roster, Defense Attaché of the Polish Embassy, to present the medals. Good afternoon, ladies and gentlemen. Let us begin with the ceremony of presentation. The first four crosses will be presented to the representatives of families of pilots who died over Warsaw. Pilot Officer Joseph Godin, killed January the 6th, 1944. Yes, on behalf of the President of Poland, please take this award to the member of your family. Thank you very much, and please accept everything for what you did. Thank you. Sergeant Vincent Lebano, killed September 30th, 1942. It's already 51 years since the loss in life of Warsaw. Honored to be here with these people. Thank you. Pilot Officer Owen O'Leary, killed August 18th, 1944. Pilot Officer Robert Westgate, killed July 11th, 1942. Please accept this award on behalf of President Lech. Ladies and gentlemen, the rest of Home Army Crosses will be presented to the director of Canadian War Museum, Mr. Victor Sutton. Flight Lieutenant Charles Alec Belland, killed August the 5th, 1944. Flight Lieutenant Arnold Blin, killed August the 5th, 1944. Flying Officer Harold Brown, killed August the 5th, 1944. Pilot Officer Daniel Carter, killed August 17th, 1944. Pilot Officer George Chapman, killed August the 5th, 1944. Flight Lieutenant Alan Forbers, killed August 14th, 1944. Flight Officer Theodore Gora, killed August 30th, 1944. Pilot Officer Norman Hughes Gaines, killed September 28th, 1944. Pilot Officer Robert Jack, killed August 30th, 1944. Flying Officer Ben Calhame,
killed August 30, 1944. Flight Sergeant Arthur Liddell, killed August 5, 1944. Flying Officer George McRae, killed August 14, 1944. Sergeant Thomas Alexander McDowell, killed April 20, 1943. Flight Sergeant William Ness, killed August 18, 1943. Flight Sergeant Alden Nickerson, killed July 11, 1942. Flight Sergeant Thomas Hurvis, killed August 30, 1944. Sergeant Harry Robertson, killed April 30, 1942. Pilot Officer James Smith, killed December 18, 1944. Flying Officer Arthur Steinstra, killed August 17, 1944. Sergeant Peter Sykes, killed January 6, 1944. Flying Officer Basil Vieira, killed April 29, 1943. Flight Sergeant Charles Weil, killed August 5th, 1944. Your Excellency, Admiral Mifflin, distinguished guests, ladies and gentlemen, Padre, thank you for this opportunity to be a special service to the Polish people, and thank you for the honor of receiving into trust these decorations, which we will hold with honor and dignity until they can be placed with the families whose lost members won them with bravery over the skies of Poland. We have done this country a great honor, and we assure you that we will honor this gift until we have done our duty to ensure that they are in the hands of the people who won. Proszę Państwa, jestem w tej chwili w lokalu ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie. Pan ambasador Diem będzie powie do Państwa kilka słów. Panie ambasadorze, proszę bardzo. Witam Państwa. Jesteśmy właśnie w momencie zakończenia uroczystości odznaczenia 26 lotników kanadyjskich odznaczeniem Armii Krajowej, krzyżem tej armii przyznanym przez prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Wałęsy. Otóż jest rzeczą zadziwiającą, że ludzie ci, którzy stracili życie nad Warszawą, nad Polską, czekali na to odznaczenie ponad pół wieku. Natomiast rozumiemy uwarunkowania. To wszystko, co było w Polsce poprzedniej, zwanej PRL-em, jest poza nami. I dlatego musieliśmy przyjąć nowe zasady, nową legislację, jak również ustanowienie Krzyża Armii Krajowej. Stąd dzisiaj przy współudziale władz kanadyjskich ta uroczystość mogła się odbyć. Ale to jest jakby jedna część tej większej całości. Drugą bardzo ważną rzeczą, która została tutaj podkreślona zarówno przez władze polskie, jak i przez władze kanadyjskie, jest przyszłość, która wyrosła z tamtych właśnie dni sprzed lat 50, kiedy Kanadyjczycy przynosili pomoc i zaopatrzenie walczącej w Warszawie, powstaniu warszawskiemu. I jeszcze sięgając dalej, aż do błękitnej armii generała Hallera, musimy sobie postawić bardzo jasne pytanie. Co wynika z tego zarówno braterstwa broni, jak również co wynika z faktu, że Kanada i Polska mają tak głęboką tradycję militarną i tak niezwykle dobrze się rozumieją. Otóż trzeba powiedzieć jasno, bardzo i bardzo wyraźnie, że tą przyszłością są zarówno z jednej strony aspiracje Polski do uregulowania problemu bezpieczeństwa naszego kraju, a w tym bezpieczeństwa europejskiego,
i w tym nasze aspiracje dla uzyskania pełnoprawnego członkostwa Paktu Północnoatlantyckiego, jak również ze strony kanadyjskiej rzecz, która z naszego punktu widzenia wydaje się niezbywalna. Otóż twierdzimy bardzo jasno, że obecność Kanady i Ameryki Północnej w Europie jest potrzebna i ilekroć stary kontynent zostaje tej transatlantyckiej współpracy pozbawiony, wtedy zaczynają się kłopoty. Pewnym uzupełnieniem tej wspólnej działalności w tej dziedzinie Kanady i Polski są działania obydwu krajów na niwie zaprowadzania i utrzymania pokoju. Niech wolno by wymienić nasze wspólne działania w Chorwacji i Bośni i Hercegowinie. Kończąc może tą wypowiedź, ja witam wszystkich, tak jak zrobiłem tutaj w ambasadzie polskiej w Ottawie. Jest to wasz dom, jest to dom wszystkich Polaków, bez względu na to, skąd pochodzą i jakie wyrażają pogląd. Wydaje mi się, że przerwaliśmy w sposób jednoznaczny i nieodwracalny tą kartę rozdziału. Także pozdrawiam wszystkich w Montrealu, zapraszam do Ottawy i do Polski. Dziękuję. Mówił do państwa ambasador Rzeczypospolitej Polskiej, pan Diem. Mówi do państwa również Piotr Zwoliński i mam nadzieję, że państwo zobaczą to, ten program bardzo szybko. Do widzenia państwu. Dzień dobry. Witam Polonię w Quebecu. Ja jestem Jesse Fleece, poseł do parlamentu. Mój okręg jest Parkdale High Park w Toronto. Jestem rodzony, jak ja mówię, województwo w Saskatchewan, także przepraszam, polski nie najlepszy, ale cieszę się, że jestem tu w Ottawie na tej uroczystości, gdzie 26 Kanadyjczyków dostaną krzyż z Polski. To jest bardzo ważny punkt, mi się zdaje, bo to pokazuje, jak Kanada i Polska stale walczyli i dalej walczą o pokój. I mi się zdaje, to też jest krok, że czas najwyższy, by NATO przyjęła Polski jako ally. Nie wiem jak po polsku, ale po angielsku. We would love to have Poland as an ally of NATO. Czas najwyższy. I wszystkie kroki, co Polska robi, pokazuje, że Polska jest już przygotowana wstąpić do NATO i później European Union. Także chciałem wziąć tę okazję, pozdrowić całe Polonię w Quebec. I wiem, że 30 października Polonia nam pomoże, aby trzymać ten piękny kraj jeden, one strong United Canada. Dziękuję bardzo. To, co państwo widzieli, to jest już historia. Ta historia ma za sobą kilka lat i coraz rzadziej, jakby to powiedzieć, i coraz trudniej nam będzie sobie przypomnieć, jak to było. Zwłaszcza, że ludzie, którzy byli przy zakładaniu i na samym początku inicjatorzy tej tablicy pamiątkowej, już po niektórzy nie są wśród nas. W związku z czym korzystam jeszcze z okazji, że jest z nami pan Waldemar Romanowski, który jest jednym z inicjatorów, w każdym razie był wtedy, kiedy w 1964 roku ta tablica została poświęcona. Dzień dobry, Waldek. Jak się masz? Się masz, Piotrze. W 64 roku było poświęcenie tej tablicy przez premiera. Tak, przed parlamentem. Kanady. Obok. To jest ważne. Ta? Ale przez kogo było poświęcone, czy odebrane? No więc była strona kanadyjska i była strona polska. Przepraszam cię bardzo, spróbuj odpowiadać, bo będzie inaczej, to będzie za długo. Kto odebrał tę Kanadę? Powiedział, odebrał premier Kanady Lester B. Pearson od ostatniego przedstawiciela rządu Polski podziemnej delegatury Stefana Korbońskiego, który to upoważnienie otrzymał
od koła byłych żołnierzy Armii Krajowej, którzy byli organizatorami, fundatorami i całą, że tak powiem, duszą tego. W Montrealu. Koła był w Montrealu, tak. Teraz zacznijmy jeszcze od samego początku. W 1964 roku nastąpiło, jakby to powiedzieć, erekcja, odsłonięcie tej tablicy pamiątkowej. Jak było, jak w ogóle do tego doszło? Więc było kilka elementów, które wpłynęły, żeśmy zdecydowali taką tablicę ufundować Kanadzie. Chodziło o to, że przyjechali żołnierze, którzy otrzymywali pomoc od Kanadyjczyków w czasie powstania, w czasie walk partyzanckich, etc., etc., w kraju. Od kolegów. To byli żołnierze Armii Krajowej, którzy czuli się w obowiązku zaakcentowania tego, że ta pomoc szła. To jest jeden element. To my o tym wszystkim wiemy. Mi chodzi o to, czy tak. Ty możesz zainicjować i nadmienić inicjatora. Kto tą pierwszą ideę wyłożył? Trudno powiedzieć, bo wiele osób o tym mówiło. I teraz definitywnie stwierdzić, kto pierwszy powiedział, trudno będzie. Natomiast kto pierwszy zrealizował, to wiadomo. No to zrealizował prezes w tym czasie koła w oparciu o komitet, który został powołany. Kto był wtedy prezesem? Zadarnowski, Janusz Zadarnowski był prezesem. Bardzo energiczny, jak do tej pory, aktywny, tytan pracy. Młody człowiek na tym zdjęciu i ten starszy pan, który był w Ottawie, który właśnie wspominał. To więc on wtedy był prezesem koła i on, jakby to powiedzieć, to on ubrał z ciała. Tak, on dobrał sobie ludzi, stworzono komitet. W tym komitecie było kilka osób, to mogę powiedzieć, nawet kolega Wieniecki był, kolega Stępień, kolega Ślesicki, oczywiście Zdarnowski, ja byłem w tym, zda się dwóch jeszcze kolegów, ale trudno mi w tej chwili przypomnieć ad hoc, bo to było dość dawno. Stępień już nie żyje. Stępień nie żyje. Kto jeszcze żyje? Był Pogorzelski, który też nie żyje. No więc nie chciałem kogoś ominąć, tak od razu wyjaśniam, że pełen skład w tej chwili trudno mi tak z pamięci odtworzyć. I ten komitet miał kilka funkcji. W pewnym sensie była część zajmowała się propagandą, przygotowanie odpowiednich materiałów do propagowania tej idei. Była część oczywiście finansowa, bo to kosztowało poważne sumy. Zdołali zmobilizować pieniądze, bo to z własnych kieszeni było. Żadnych subwencji, otrzymaliście subwencje? Więc tutaj trochę pomógł niezastąpiony, nieoceniony w tym czasie pułkownik, później generał Sznuk. I właściwie kredyt, że to zostało zrealizowane, ja bym powiedział, należy się generałowi Sznukowi. On był reprezentantem nieoficjalnie rządu na uchodźstwie. Okej, ale generalnie. A mając kontakty z czasów jeszcze, kiedy rząd był legalny, on je wykorzystał w ministerstwach, żeby nacisnąć. Kanadyjskich? Tak, tak. I on żył w Kanadzie? Tak, cały czas. On nigdy nie opuścił Kanady od czasu zakończenia wojny. I dlaczego wracam do tego, że on zapraszał ministrów, wyższych urzędników. I ta Sznukówna sławna, która była polską wódką, rozwiązywała słowem, języki. Czy dostaliście pieniądze, czy żeście... Ja zadałem pytanie, bardzo konkretnie. Czy były subwencje, czy żeście z własnej kieszeni? Bardzo, spróbuj odpowiedzieć na to pytanie. Subwencje były, oczywiście, że były, tylko nie na tablicę. No, żądasz prawie rzeczy nie mówisz, żebym ja teraz sięgnął do tych danych dokładnych. No, skądże? 50%. Ja bym powiedział, że zdecydowanie to wyszło na 50%, ale to było w formie, że po pierwsze przygotowanie terenu, obstawa na placu. My nie mamy ogromnej ilości czasu, więc spróbuj mówić tak, jak to się w